Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek o Bliskim Wschodzie, no trochę dalej od Bliskiego Wschodu, ponieważ już bardziej na wschód Kaszmir, czyli Pakistan i Indie. Mało się o tym mówi, więcej się mówi o Bliskim Wschodzie, a mało się mówi o Kaszmirze. A ja uważam, że jest to równie taki neuralgiczny, zapalny i niebezpieczny zakątek świata, że tam też może się wiele. Ciekawego wydarzyć, no niestety ciekawego w sensie negatywnym. Wojna Indii z Pakistanem 125 milionów ofiar, potem głód na świecie. Natychmiastowym efektem wojny, gdyby taka wojna się pojawiła, wojna atomowej pomiędzy Indiami a Pakistanem mogłoby doprowadzić do śmierci 125 milionów osób. Wynika z analizy opublikowanej to oznacza, że liczba ofiar byłaby 2,5 razy większa. Niż w czasie II wojny światowej, kiedy w wyniku bezpośrednich działań wojennych zginęło około 50 milionów osób. Oczywiście do końca nie znamy liczby ofiar II wojny światowej. Analizę liczby ofiar wojny atomowej pomiędzy Indiami a Pakistanem przygotowali badacze z Rutgersa University w New Jersey, czyli w Stanach Zjednoczonych. Efektem ubocznym wojny atomowej między Indiami a Pakistanem. Byłoby też globalne skrócenie okresu wegetacji roślin o 20-35% oraz spadek produktywności oceanów o od 5-15%. do 15%. W efekcie na całym świecie doszłoby do głodu i naruszeń ekosystemów, co pociągnęłoby ze sobą kolejne ofiary. Powrót do statusu sprzed takiej wojny zająłby około 10 lat. Alan Robok z Departamentu Nauki o Środowisku Uniwersytetu Rutgersa. Zwraca uwagę, że Indie i Pakistan to jedyne mocarstwa atomowe, które gwałtownie zwiększają swoje arsenały tego typu broni. Czyli tam Stany Zjednoczone się nie wybierają z zaprowadzanym demokracji, prawda? A w moim mniemaniu jest to na miejsce nawet bardziej niebezpieczne, ponieważ od Iranu, ponieważ to jest Iranem to jest według mnie bajeczka, a tam naprawdę jest. Problem, ale tam nie, no, bo im się tam nie opłaca. W związku, albo tam nie ma ropy przecież, w związku z ciągłymi niepokojami w relacjach między tymi państwami, czyli między Indiami i Pakistanem, w szczególności w sprawie Kaszmiru, jest ważne, aby zrozumieć konsekwencje wojny atomowej. Tak powiedzieli uczeni z tego Uniwersytetu Rutgersa z New Jersey. Scenariusz pana Roboka przewiduje, że wojna między Indiami i Pakistanem. Wybuchłaby w 2025 roku. Oczywiście to jest tylko taka analiza naukowców. To nie jest tak, że ona wybuchnie w 2025 roku. Być może nigdy nie wybuchnie. To są analizy. Ja dzisiaj mówię o prawdopodobieństwie i ewentualności, prawda? Wybuchłaby w 2025 roku, kiedy oba kraje miałyby od 400 do 500 głowic atomowych, każda o sile od 15 do kilkuset kiloton. Badacze założyli, że Indie użyłyby około 100 strategicznych głowic jądrowych, a Pakistan 150. Wówczas liczba bezpośrednich ofiar tych ataków wyniosłaby od 50 do nawet 125 milionów osób. Dokładna liczba należy od siły użytych głowic. W wyniku wojny światu zagroziłby głód. Ponieważ eksplozje wywołałyby pożary, w wyniku których do atmosfery dostałoby się od 16 do 35 milionów ton pyłów, które mogłyby w efekcie zmniejszyć ilość światła słonecznego docierającego do Ziemi o około 20-35%. W efekcie doszłoby do globalnego ochłodzenia, a temperatury spadłyby do poziomu niespotykanego od epoki lodowcowej. Średnia temperatura spadłaby nawet o 4,5 stopnia Celsjusza. To z kolei przełożyłoby się na zmniejszenie okresów wegetacji roślin. Taka wojna zagroziłaby całemu światu, dodał pan Robok. Teraz zapewne każdy zapyta, jak poważny jest obecny kryzys w porównaniu z poprzednimi dotyczącymi Kaszmiru, ponieważ wiecie dobrze, że o Kaszmirze zawsze się dużo mówiło, Kaszmir, Kaszmir, że tam jest problem. Kryzys jest bardzo poważny. W zasadzie Indie i Pakistan trwają od dziesięcioleci w stanie wojny. Co między wojną a pokojem? Tam jest cały czas wojna. Duże napięcia mieliśmy chociażby w 2001 i 2016. Myślę, że do pełnowymiarowej wojny nie dojdzie. Oba państwa mają arsenał nuklearny, więc tutaj też nie każdemu się śpieszy. I pewnie to już byłaby ostateczność. Nie można jednak sprowadzać sytuacji do dwóch opcji wojny lub pokoju. Jest wiele poziomów i form konfliktu. Najwyższą formą eskalacji może być zatem forma konfliktu, który obie strony będą ograniczać do konkretnych regionów i typów działań, by nie przekroczyć pewnej granicy. W 1999 roku Indie i Pakistan przeszły przez taki konflikt. Wojna w Kargi, który otrzymywały w konkretnym regionie. Oba państwa miały już wtedy broń atomową. Należy zatem liczyć na to, że nawet jeśli taki konflikt powtórzy się, będzie on w pewnym sensie ograniczony przez dwie strony. Czyli ten konflikt będzie na terenie Kaszmiru, tak? On się nie przedostanie do, do Indii, do Pakistanu, czy też na cały świat. Ale to jest tylko teoretycznie. Jak wyglądają stosunki indyjsko-pakistańskie i jaką rolę odgrywa w nich Kaszmir? Dlaczego w tym konflikcie żadna ze stron nie chce ustąpić? Stosunki te były chłodne od samego początku, czyli uzyskania przez Indie niepodległości i oddzielenia się od Pakistanu. Czyli wiecie o tym, że Indie i Pakistan to są były, były kolonie brytyjskie. No dlatego też w Wielkiej Brytanii jest tylu pakistańczyków i tylu hindusów. Na ogół no, pakistańczyków i hindusów z północy, właśnie z Kaszpiru, ciężko odróżnić, są bardzo podobni. Język też jest bardzo podobny. Często chłodnych relacji, te relacje między państwami zmieniają się w napięte, i Kaszmir często odgrywa tu kluczową rolę. Nie wydaje mi się, że bez spór o Kaszmir dało się rozwiązać jeszcze przez długi czas, ponieważ jest to raczej niemożliwe. Tam są spięcia na tle etnicznym. Kaszmir zawsze był pomiędzy Indiami i Pakistanem, ale co do znaczenia tego sporu, jak ujmuje tu wybitny indyjski historyk, pan Guha, ideologicznie Kaszmir jest potrzebny obu państwom. Jest w większości zamieszkany przez muzułmanów, a Pakistan powstał w zamierzeniu jako państwo dla indyjskich muzułmanów. Przynależność Kaszmiru do Pakistanu Potwierdzałaby ideę tego państwa jako islamskiej republiki, ale z kolei republika Indii ukonstytuowała się jako świeckie państwo, otwarte na różne wspólnoty religijne. Stąd przynależność do niej Kaszmiru potwierdza także ideę tego państwa. A poza wymiarem ideologicznym jest też inny, bardzo ważny i bardzo praktyczny, Himalajskie źródła rzek, które żywią Pakistan i biją w Kaszmirze. Czyli taki też jest powód. Rzeki. A wiecie, że w tamtych rejonach rzeka jest bardzo potrzebna. Rzeki, nawadnianie. Wszędzie jest potrzebna, ale są miejsca, gdzie jest jeszcze bardziej potrzebna niż, niż na przykład w, w innych miejscach, prawda? Też tam nie ma jeszcze tej infrastruktury tak rozwiniętej, żeby to jakoś e, rozwiązać ten problem, że tam po prostu rzeka, tam ludzie idąc wiatrem nabierają w rzece wodę. Ponieważ no Indie i Pakistan, zwłaszcza Indie, ekonomia Indii może rośnie w górę i rośnie w siłę, ale tam jest bieda, tam jest straszna bieda. Tam jest po prostu nędza. Są miejsca, gdzie jest nędza. Naprawdę, tam ludzie umierają z głodu. Jest naprawdę źle. A jak teraz wygląda porównanie militarne potencjału Indii i Pakistanu? Indie nie mają tak wielkiej przewagi. Jak mogłoby się wydawać z porównania rozmiarów i gospodarek tych państw? Arsenał nuklearny oczywiście niweluje wiele z tych różnic. Same głowic Pakistan ma zapewne więcej niż Indie, choć dane nie są pewne. Niektóre mówią na przykład o 90-110 głowicach Indii albo nawet o 130. Inne o 100-130 głowicach Pakistanu, lub nawet o 140-150. Indie miałyby ogromną przewagę, gdyby wojna toczyła się tylko na lądzie. Indyjska armia jest dwa razy większa liczebnie. 1 300 tysięcy personelu do ponad 600 tysięcy w Pakistanie. Czyli dwa razy tyle mają ludności, ponieważ Indie są bardzo zaludnione. Obok Chin najbardziej zaludnione państwo to właśnie Indie, ale Pakistan też ma bardzo dużo ludności. I dysponuje dwa razy większą liczbą czołgów. Indie dysponują oczywiście ponad 6 tysięcy przeciwnie całym 3 tysiącom Pakistanie. Ale gdyby brać pod uwagę technologię, która sprawia, że nie liczy się tylko ilość, ale i jakość siły powietrzne i arsenał nuklearny przewaga wojsk lądowych przestaje być tak istotna czyli nie ilość, ale jakość. Indie mają dwa razy więcej samolotów bojowych niż Pakistan, ale w rzeczywistości wiele indyjskich maszyn to stare, stopniowo wycofywane MIGI. Indyjskie lotnictwo wymaga pilnej modernizacji i dofinansowania, a obecnie składa się z maszyn różnego pochodzenia i różnej technologii, na co złożyły się lata niespójnej polityki obronnej. Pakistańskie siły powietrzne także nie są wybitnie silne, ale mają na do dyspozycji amerykańskie F-16, których Indie nie posiadają. No, przywódca Pakistanu ostatnio był widziany z Trumpem i ta rozmowa się układała, więc myślę, że tutaj też Trump chce mieć dobrego sojusznika po sobie Pakistanu. W państwie. Zatem, kiedy kluczową rolę, tak jak teraz, odgrywają ograniczone siły lotnicze, a większość sił zbrojnych nie jest. Zaangażowana, Pakistan nie jest w tak złej pozycji. Ale przy ataku na Balakot, lotnictwo pakistańskie nie zdążyło zareagować, jest kompromitacją. Dwa przykłady skali problemów indyjskiego lotnictwa ujawniły się w środę w zeszłym tygodniu. Po pierwsze, zestrzelony w starciu indyjski samolot to MIG-21, który miał być w tym roku wycofany. Po drugie, podczas Pakistańskiego ataku doszło do wypadku indyjskiego śmigłowca Mi-17, który najwyraźniej nie ucierpiał w ataku, tylko spadł w wyniku usterki, do której doszło akurat w trakcie pakistańskiego uderzenia. Można tak jeszcze długo wymieniać. I dodawać więcej elementów. Marnarka wojenna różnego typu pociski i tym podobne. Jednakże wszystkie tego typu porównania, możliwości sił zbrojnych są tylko połowicznie trafne. Póki nie wiemy, jaki będzie typ konfliktu. Nawet jeśli do konfliktu dojdzie, będzie on ograniczony w zasięgu terytorialnym i sposobach działania. To będzie warunkowało, kto i na ile ma przewagę. To myślę, że to by było na tyle. Jeśli chodzi o sprawy indyjsko pakistańskie Mam nadzieję, że Wam się. Podobał, zainteresował, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia, cześć.